Parę słów na temat oddychania jeszcze i ćwiczeń oddechowych, kontynuując poprzedni filmik, taki wstęp na temat oddychania. Mnóstwo jest podejść, mnóstwo jest ćwiczeń oddechowych. Jeżeli my się będziemy trzymali wiedzy, że oddychanie jest jedno, napięcie brzucha jest jedno, nie ma żadnych innych wzorców jakichś ubocznych, wciągania brzucha, wciągania pępka, tylko jest jedna wiedza, jak człowiek pierwotny oddychał, jak napinał brzuch. Nikt nigdy nie zastanawiał się, czy ma ćwiczyć o oddech, ćwiczenia oddechowe, żeby robić. Wróćmy do podstawowej zasady, do podstawowej wiedzy. To jest brzuch przecięty poprzeczny. Powiedzmy, że tu jest pępek, tu jest kręgosłup i to jest faza wydechu. Nie ma innej opcji. Faza wdechu to jajo ma się powiększyć we wszystkich kierunkach. Faza wydechu ma z powrotem średnica wrócić do swoich poprzednich rozmiarów. I faza napięcia uzyskiwana na wydechu ma się delikatnie to powiększyć. O! I to przerywana linia tutaj, to jest napięcie. I kolejna rzecz, Czajtowa i z doktoratów różnych na temat napięcia brzucha. Na wydechu żebra mają iść w dół, pępek ma albo zostać w miejscu, albo ma mieć tendencję do przesunięcia się w kierunku dolnym. Talia ma uzyskać kształt bardziej w kierunku cylindrycznym, a nie zawężać się. Nie wciągam pępka. I jeżeli ja o tych zasadach będę pamiętał, to każde ćwiczenie wykonane na tych zasadach będzie prawidłowym ćwiczeniem oddechowym, będzie prawidłowym ćwiczeniem stabilizacyjnym, jeżeli to zachowam. Właśnie nic tutaj nie trzeba dodawać. Ale pokażemy trzy ćwiczenia oddechowe, klasyk. Ćwiczenie w pozycji leżącej, ćwiczenie w pozycji siedzącej i ćwiczenie w pozycji stojącej przy ścianie. Znowu, dlaczego akurat takie? Bo my jednakowo powinniśmy napinać, oddychać i napinać brzuch leżąc, siedząc i stojąc. Nie ma żadnej różnicy między systemami oddechowo-napięciowymi w żadnej z tych pozycji. I dodatkowo nie ma żadnej różnicy między kobietą a mężczyzną, jeżeli chodzi o system oddechowo-napięciowy. Przechodzimy teraz do wykonania i precyzyjnego objaśnienia tych trzech ćwiczeń. Pierwsze ćwiczenie oddechowe w pozycji leżącej. Pacjent jest instruowany o prawidłowym wdechu. Wdech i ramiona przesuwają się w kształt litery, taki górny świecznik do góry, wyraz V. Okay? I teraz synchronizujemy wydech z ślizgiem dolnym i delikatnym rolowaniem głowy, które wspomaga ruch pchnięcia żeber w kierunku dospojenia monowego. Ważne jest przy tym, żeby tu, jak złapie pacjenta za kolec i za spojenie łonowym, miednica była ustawiona w pozycji neutralnej, czyli linia pozioma między kolcem a spojeniem łonowym, i miednica ma nie drgnąć podczas ruchu, ruchu tego oddechowego i uzyskania wstępnego napięcia na brzuchu poprzez pchnięcie żeber w dół. Ruch tylko może się odbywać w kierunku klatka piersiowa. Lekko góra, lekko dół. Miednica stabilna. Hop, żebra w dół, żebra w dół. Rolowanie głowy. Chwilę przytrzymać. Powolutku. Ślizg. Kładę głowę prawidłowo. Ślizg w kierunku górnym. Jest wdech. Wydech zsynchronizowany z pchnięciem żeber w dół i z rolowaniem głowy. Ekstra. Identyczne zasady. Nic dodać, nic ująć. Wdech połączony ze ślizgiem górnym. Pacjent ma poczuć przypychanie żeber do ściany. Wydech zsynchronizowany ze ślizgiem dolnym i z delikatnym rolowaniem głowy w kierunku wcięcia tutaj do mostka. Żebra mają się obniżyć, miednica stabilna. I ruch górny połączony z wdechem, potylica dochodzi do ściany.
Wydech, powolny, powolny, długi, 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 długi wydech. Ślizg dolny połączony z rolowaniem głowy. Jasne, że muszę tu pamiętać o zasadach generalnie, rzecz biorąc populacyjnie. Wdech, liczę sobie do 4. Wydech, liczę sobie do 7. Zależy wszystko, jak kto liczy. Ale znowu kolejna fajna rzecz. Komenda, weź głęboki wdech, jest absolutnie nie jest poprawna. Zdecydowanie uspokajającą komendą jest wolno oddychaj. Wolno. Komenda głęboki wdech najprawdopodobniej najczęściej wprowadza w nas stan ekscytacji. To jest ten stan flight albo fight. Natomiast rest, digest, takie uspokojenie, to jest po prostu wdech, wydech, czyli rytm oddechowy ma być jak najwolniejszy. Generalnie każdy młody człowiek powinien dojść do, może dojść do rytmu oddechowego dwa rytmy na minutę. Kontynuacja tych dwóch poprzednich ćwiczeń, pozycja stojąca prawidłowo, pięty 2-3 cm, pośladki, miednica w pionie, głowa, potylica dociska do ściany, ślizg górny, to jest wdech, dociskam klatę do ściany, wydech i połączony z lekkim rolowaniem głowy. I wdech. I wydech. Żebra delikatnie w dół, wspomagane przez pchnięcie czy rolowanie głowy w dół. I ostatni raz. Wdech. OK. Żebra się rozchodzą. I wydech. Dzięki.